No i witajcie ponownie. Dzisiaj jest wtorek, rano, 7 z minutami, z groszami. Ja na polu, które już czesałem już nie raz, już jest 10. Pierwszy sygnał ciekawczy i wiadomo, bateryjka. Jakiś biegun któryś, minusowy zapewne. Dzisiaj trochę na przypale chodzę. Zapomniałem jeszcze pinpointera wziąć, kurde. Ale dobra, no obejdzie się. Kiedyś się chodziło bez, też dawałem radę. Więc lecimy z koksem. Muszę na niższe sensowności tutaj chodzić, bo tutaj straszne zakłócenia idą od wiatraków tutaj i przewodów zakopanych w polu. Więc lecimy z koksem, zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Jakieś okolice 90. Wysoki ton. No jeszcze chyba z boku bardziej będzie zalegał. O nie, jeszcze gdzieś. Kurde, tak by się pinpointer przydał. Ej, kurde. O, wyszedł. Trochę będzie więcej grzebania w ziemi. Aha. Jakaś plaszka. No i co, drugi ciekawszy sygnał i plombeczka wyszła. Te pole. Dużo plomb wydaje. Jakiś napis też jest. 24 na górze, na tym mniejszym kółeczku. A tutaj co to pisze? UTPM. Chyba, że to cyrylica, ale wątpię. HTPM chyba, kurde. No coś tam jest. I fajnie. 55-59. Dźwięk taki. A taki. I ciekawy i nie. A, widzę guzik chyba. Tak, guziczek. No i bardzo fajnie. Bez uszka oczywiście, ale jest guzik, jakiś pusty. Osiemdziesiątka. Ładny dźwięk. Już wykopany. Aha, drut. Miedziany. Był taki ładny dźwięk. Oj, się naszukałem tego sygnału, plomby kolejnej. Kurde, jednak pinpointer to jest mega, mega użyteczny fant, czy fant, sprzęt do fantów. Jakaś plomba ładna, fajna, ale tutaj nic nie widzę. Coś tam na pewno jest, ale tutaj nic nie widzę za bardzo. A gdzieś tutaj płciutko musiał być, ale błoto. Aha, śmieć, ale błoto jest masakryczne. Buty są całe są w błocie. Specjalnie czekałem 2 dni. To była ładna pogoda u nas, bo cały tydzień lało, praktycznie dopiero od niedzieli zaczęło ładnie się rozpogadzać. Myślałem, że 2 dni poczekam, trochę przewieje te pole, bo... ale chociaż tragedii jeszcze nie ma. Idzie kopać jeszcze. No, a ja szukam dalej. Kolejny ciekawy sygnał. Spadło. Ciekawy, ale nie jest ciekawy. Zwinięta po prostu jakaś
Laska aluminiowa. No i kawał ołowiu wyszedł jakiś. Tak, nie wiem, czy to jest plomba, czy jakaś. Ale czy klatkowa krągosza, czy to nie jest. Zbyt wymiarowa chyba jest. Nie wiem, mogła być to plomba i nie. No i praktycznie na wierzchu łyżeczka miedziana poskręcana na wszystkie strony świata. Nie wiem, co to kurde było, ale jakby podzielone teraz jest. Nic ciekawego, ale tylko dwie części są po prostu tego, że to było połączone razem jakoś. Może. No i chyba jakaś pierwsza krągłość wyszła. Chociaż nie wiem, czy to jest krągłość, czy to jest moneta. Chyba raczej nie, ale coś ciekawego raczej. Z miedzi. Nie wiem, czy jakiś guzik nie był. Albo jakaś pineczka, bo coś tu widzę, jakieś zarysy czegoś. Nie wiem. Zobaczymy, jak obmyjemy. A i chyba plomba wyszła. Chodziłem teraz pół godzinki i to, że w błoto się opakowałem, to jeszcze takie śmieci wychodziły. A tu już plomba wyszła jakaś. Jakieś napisy ma w koło, tak. Klam, coś tam. No jest taka trochę wygięta, ale jest plombeczka. Mocny sygnał. Aha, tego. No coś miedzianego. Chyba krągłość wyszła. W końcu jakaś monetka. Jakaś cynkowa chyba. Jakieś 5 groszy pewnie. Ten deseń. Już takie żarty, że to jest masakra. Kolejny ładny sygnał, a tu chyba jakąś krągłość widzę. O, jest. Guzik. Teraz pytanie, czy jakiś prusak, nie prusak, czy zwykły jakiś. Na pewno ma zagięte oczko. Gdzieś miałem przyteczkę, ale nie chcę się jej szukać. Nawet, ale fajny guziczek. Padł. No i tak kopię i coraz głębiej. Pewnie jakiś śmieć, ale sprawdzimy. Chociaż ja coś widzę tutaj chyba. Coś się wyłania. Aha, dobra, dlatego tak biło fajnie, mocno. To jest miedź połączona z jakimiś nitami tutaj żelaznymi chyba. Jakby rączka jakaś od czegoś, jakiegoś mebla może. Coś ten deseń. Coś takiego. To ma takie jakby. Ale to czekajcie, to coś było. Ouf. Kawał ołowiu. A i trochę niższe ID. Okolice 50. Tak kawałek blaszki, ale lubię te momenty. Grudka się zmniejsza po rękach. No i sygnał na końcu skali, krótki,
piękny dźwięk. Oby to nie był jakiś zgięty bolmos. Ale już widzę coś, aluminium. Monetka 50 penoli. O, ta też aluminium. Oj, pięknie. Jest przynajmniej chyba i druga dopiero monetka, nie? Masakra. Chyba mnie namierzyli. Jakieś zastępy jadą. Nie wiem, czy słyszycie. A tak w międzyczasie. No wiadomo, śmieć, którego już chyba widzicie od dłuższego czasu. No i myślałem, czy włączyć kamerkę, czy nie, bo wbiło na takie naprawdę aluminium. No i wyszło aluminium, ale monetowe. 20 groszy. Pod okupacją. No, jakiś leżak. Coś tu leży sobie. Ani to moneta. Ani żeton. Jakaś ala srebrna okrągłość. Nic chyba na niej nie ma. Ale to chyba. No to jest gładziutkie. Tutaj coś jakby było, ale chyba też nie ma jednak. No jak ja się nakopałem teraz złomu sporo, to znam, że trzeba już jechać. Buty mam już też całe, patrzcie. Całe błocie. Podłodze znajdę. To było na tyle na dzisiaj. Nie wiadomo, czy do zobaczenia, albo idę do zobaczenia.